Przesądy i mity związane z zębami. Do dzieci tracących mleczaki przychodzi zębowa wróżka, która płaci za każdy zgubiony ząbek. Z kolei, kiedy przyśnią nam się zęby, to zła wróżba, sprawdzająca się ponoć u każdego. Takich przesądów i mitów związanych z zębami jest znacznie więcej. Co wiemy o zębowej wróżce? Zębowa wróżka czy wróżka zębuszka to postać baśniowa, która pochodzi od mitów znanych z krajów kultury normańskiej. Z języka angielskiego jest ona nazywana w W krajach romańskich rolę wróżki od zębów pełniła mała myszka Ratoncito Pérez. Przybierała ona postać także szczura, który przychodził po pierwsze zęby. Dlatego, aby nie wciskał się on pod poduszkę dziecka, nie tam chowano pierwszym mleczaki, ale wrzucano je pod szafę, gdzie szczur bez problemu mógł je znaleźć. Ząbki mleczne generalnie miały znaleźć się pod opieką wróżki zębuszki, gdyż panowało przekonanie, że jeśli dostaną się w niepowołane ręce, osoba, od której pochodzą, stanie się podatna na złe czary. Wierzono także, że ten, kto posiada mleczne zęby dziecka, może wpływać na wygląd nowych zębów. Z kolei w krajach skandynawskich własne zęby mleczne nawlekano na sznurek czy łańcuszek i noszono jako naszyjnik, przynoszący szczęście i pomyślność w walce. Dziś zębowa wróżka za pośrednictwem zwykle rodziców czy opiekunów dziecka płaci za każdy wypadnięty mleczny ząb. Ile? To już tajemnica tajemniczej wróżki, której nikt jeszcze nie widział. Sny o zębach. Generalnie fakt, że we śnie widzimy zęby, to zły znak. W kulturze greckiej wierzono, że sen o zębach to zwiastun, że ktoś bliski z rodziny zachoruje lub umrze. Natomiast w kulturze chińskiej takie same sny ostrzegają, że śniący został przez kogoś oszukany lub okłamany. Ciekawostką jest fakt, że w średniowieczu sen o wypadaniu zębów udanej osoby świadczył o utracie przez nią wiary w Boga. Zupełnie inaczej sny o zębach, a zwłaszcza o ich psuciu się i wypadaniu, interpretował Jung, twórca psychologii analitycznej i psychoanalizy. W tej dziedzinie psychologii sny o zębach są postrzegane jako znak odnowy i odrodzenia. Jeśli jednak to kobiety dojrzałe, w okresie menopauzalnym śnią o wypadających zębach. To sny te są interpretowane jako nieuświadomiony być może strach przed upływem czasu i starzeniem się, brakiem pewności siebie, strach przed utratą kogoś bliskiego, miłości, pracy czy też niepokoje w życiu codziennym. Może też oznaczać zaburzenia w sferze seksualnej. Zęby u noworodków. Niewielki odsetek dzieci przychodzi na świat z jednym lub kilkoma zębami. Takie zjawisko zdarza się na całym świecie, ale jest bardzo rzadkie. W Malezji uważa się, że urodzenie dziecka z zębem to zwiastun szczęścia. W kulturze chińskiej jest zupełnie na odwrót obecność zębów u noworodków traktowane jest jako zły znak, a dziecko z uzębieniem jest zwiastunem nieszczęścia. Mity o zębach znane w Polsce. Liczenie zębów było całkowicie niedopuszczalne we wschodniej Polsce przed laty, ponieważ wierzono, że w ten sposób można skrócić o tyle samo lat, ile daną osoba ma zębów, jej życie. Wśród wierzeń dotyczących zębów można wymienić także i ten mit mówiący o przywoływaniu szczęścia, poprzez rzucenie własnym zębem przez prawie ramię lub przez jego spalenie. W pozbyciu się uciążliwego bólu zęba miało pomagać w bicie w najlepiej w dom gwoździa, który uprzednio potarło się o bolący ząb. Ludzie wierzyli także, że dolegliwości bólowych zębów można się pozbyć poprzez wcieranie rozgnięcionych biedronek w dząsła. Jeśli pies znalazłby ząb mleczny dziecka, to dziecku mógł wyrosnąć psi ząb. Ustawienie przednich zębów także miało w wierzeniach ludu swoje własne interpretacje. Jeśli przednie zęby były ustawione blisko siebie, to oznaczało, że daną osoba będzie mieszkać w przyszłości blisko miejsca, w którym się urodziła. Dalekie ustawienie tych samych zębów oznaczało, że będzie mieć długie i szczęśliwe życie. Zapraszamy do kliniki stomatologicznej Fabdent. Na warszawskim bemowie wizyta u dentysty naprawdę może być przyjemna. Najważniejsze zabiegi dentystyczne z zakresu chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, endodoncji, protetyki i stomatologii estetycznej świadczone przez profesjonalnych stomatologów.